Komitet Nauk Praj Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Jerzym Gąsowskim. Część druga. Aspirantura, doktorat po radziecku, badania na Borholmie i doświadczenia duńskie. Tak się złożyło, jak już wspominałem wcześniej, że udało mi się ukończyć studia uniwersyteckie w systemie takim, jaki był przed wojną. Akurat wtedy, kiedy zdałem magisterium, sytuacja uległa drastycznej zmianie. Bo przy wszystkich próbach sowietyzacji Polski nauka jakoś była jak gdyby postawiona trochę na uboczu i specjalnie nią władze się nie interesowały początkowo. Ale w momencie, kiedy ja uzyskałem magisterium, doszło do sowietyzacji w nauce. Na czym ona polegała? Polegała na tym w archeologii, że stworzono jedno studium specjalne, które było w Poznaniu oraz wszystkie inne katedry archeologii zostały zmienione w system, który łączył archeologię pradziejową, archeologię klasyczną oraz etnografię. I po 3 latach studiów można było robić magisterium w Poznaniu, o ile miało się dobre wyniki z całości studiów. I większość dzisiejszych profesorów archeologii to są ci, którzy przeszli przez ten system. Tych, którzy działają, chociaż już niektórzy osiągają wiek zbliżający do emerytury. Otóż ja miałem to szczęście, że ukończyłem tak, jak trzeba było, że miałem wpływ nawet na dobór przedmiotów, ale wybuchł system sowiecki, który gruntownie zmienił cały układ w archeologii również. To, co było szczególnie dotkliwe w przypadku, który mnie dotyczył, to było to, że nie było już doktoratów, tylko był system kandydata nauk i doktora nauk. Kandydat nauk to jest tytuł naukowy, który jeszcze od czasów carskich był w Rosji i jest do tej pory używany. I on jest czymś w rodzaju doktoratu, ale rozszerzonego. Tak, coś pomiędzy doktoratem a naszą habilitacją dzisiejszą. Natomiast doktor nauk jest najwyższym tytułem naukowym, a tytuł profesora, który nie jest jak u nas tytułem naukowym, ale jest czymś w rodzaju funkcji, jest podobnie jak w Ameryce związany z tym, że się naucza. Czyli profesor, doktor nauk, o ile wykłada na uczelni, może używać tytułu profesorskiego, ale nie w tym układzie, w jakim jest i był zawsze w Polsce, że to jest tytuł naukowy. To jest funkcja. W języku angielskim też profesor to jest ten, co wykłada w przedszkolu i ten, co na uniwersytecie. Jak się chce kogoś uhonorować, a ma doktorat, to mówi się panie doktorze. I w Rosji w jakimś sensie jest trochę podobnie, ale to trudno porównywać. U nas tak się stało, że ja zostałem zmuszony do tego, aby robiąc doktorat uzyskać tytuł kandydata nauk. Nie było to bardzo wygodne dla mnie, dlatego że profesor Hansel, który był moim promotorem wtedy,
Uważał, że doktorat, który ja już miałem gotów, to właściwie jest połowa tego, co on oczekuje, bo przecież kandydat nauk to jest więcej niż dawny doktorat. Także mój doktorat trwał, przygotowanie mojego doktoratu trwało o 2 lata dłużej, niż ja to planowałem, a kiedy skończyłem, to dostałem co prawda papier z nazwą kandydat nauk, ale akurat za chwilę zmieniono na doktorat z powrotem. No i padłem ofiarą takiej przygody, a profesor Gardawski, który, wymieniam to nazwisko, bo wybitny archeolog, który zostawił, już nieżyjący, który zostawił głęboki ślad w swojej działalności archeologicznej, zdążył zrobić wcześniej troszkę niż ja i został od razu profesorem po tym. Właściwie został docentem w tej nowej, powracającym starym nowym systemie. I w tej sytuacji na szczęście byliśmy krótko, bo opór całego środowiska naukowego przeciwko tego typu sowietyzacji nauki był dość silny. I jednak na szczęście można powiedzieć, że to, co potem nastąpiło, było pewnym kompromisem pomiędzy doświadczeniem przedwojennym, a tym, co jeszcze pozostało z tej sowietyzacji, która miała być trwałą reformą. I to właściwie nadal jest do tej pory nauczane w tym systemie, ale jest to system, który może być tolerowany i w Ameryce, i we Francji, i w Anglii, mimo pewnych różnic. I tak to wygląda, jeśli idzie o stronę czysto naukową. Natomiast w tamtym czasie, kiedy ja jeszcze do końca nie obroniłem tej pracy, zdarzyła się taka okazja, że można było uzyskać jakiś taki rodzaj stypendium w Danii do badań na wyspie Bornholm. Ja zostałem wytypowany do tego i z kolegą jednym z Poznania żeśmy dotarli na Bornholm, który jak wiadomo jest wyspą i graniczy wyłącznie z morzem, ale jest częścią Danii. I tam też prowadzone są wykopaliska. Przy czym te wykopaliska, z którymi my zostaliśmy związani, w południowo-zachodniej części Danii, związanej z miejscowością Slysegård, były wykopaliska, które się toczyły na plaży, tuż prawie przy samym morzu. Także można było w czasie upalnym wskoczyć na chwilę do wody, popływać troszkę i wrócić z powrotem na wykop. Wykopaliska były o tyle interesujące, że było tam szkieletowe cmentarzysko z II wieku po Chrystusie mniej więcej, bogato zaopatrzone w złote ozdoby. Bogato zaopatrzone, podkreślam, że było dużo złota w tych grobach. I te groby nie były do końca eksplorowane. Odsłaniano szkielet w tym stanie, w jakim został znaleziony, z tymi ozdobami, tak jak one leżały przy zwłokach czy na zwłokach, dlatego że odbywał się w tym czasie w Kopenhadze Kongres Archeologii Skandynawskiej, który miał zwiedzać w swojej części wycieczkowej, że tak powiem, miał zwiedzać również te wykopaliska. Te wykopaliska, w których ja uczestniczyłem, były na noc zaciągane na powierzchni takim nieprzemakalnym jakimś płótnem czy inną tkaniną i tak zostawiane. I moje naiwne pytanie człowieka z kontynentu, a zwłaszcza z Polski, i to złoto tu zostaje, no, moi gospodarze byli bardzo zdziwieni. Mówię, a dlaczego ma nie zostawiać? Przecież musimy czekać, aż przyjedzie konferencja, która się pojawiła po 10 dniach dopiero.
Ja mówię, ale przecież ktoś może to złoto ukraść, bo przecież gazety o tym pisały, cała Dania żyła tym odkryciem, a tu tak się zostawia? On mówi, ale oni się zdziwili, że ja się dziwię, że przecież, no, ja mówię, przecież tu turyści też się kręcą. No to co z tego, że się kręcą, oni do mnie mówią. Oni po prostu nie mogli uwierzyć, że ktoś by mógł ukraść, mimo że wiedza na ten temat była rozległa. W każdym razie mile wspominam te wykopaliska, a zdarzyła mi się przygoda nieco zabawna, kiedy po zakończeniu tych wykopalisk zwiedzałem Muzeum Archeologiczne w Kopenhadze, bardzo dobre muzeum, i zostałem zaproszony na obiad do dyrektora Muzeum Archeologicznego. I to było tak, że ja wtedy nie znałem języka angielskiego, a znałem niemiecki i znałem francuski z języków kongresowych. I pamiętam, że to było tak, że ja siedziałem z jednej drugiej strony stołu, gospodarz, dyrektor muzeum siedział po mojej lewej stronie, jego żona po prawej, a naprzeciwko siedziała młoda para dzieci w wieku, no, dojrzałym, bo syn był w mundurze wojskowym, dlatego że tam wojsko wyglądało tak, że oni na noc przychodzili do domu, prawda? A potem szli z powrotem rano do pracy w wojsku. I bardzo piękna córka, która siedziała akurat naprzeciwko mnie, w takim wieku studenckim. I ja mówiłem do pana domu po niemiecku, do pani domu po francusku, a oni potem to przekładali sobie na duński i jednak piliśmy trochę wódki i po tej wódce nabrałem odwagi, dlatego że ja, przebywając na Bornholmie, przy moich pewnych talentach językowych, zacząłem już rozmawiać po duńsku z mieszkańcami Bornholma, zwłaszcza tymi, u których mieszkałem, a oni ze mną razem pracowali. I kiedy zacząłem mówić po duńsku, to nagle się stało coś dziwnego, bo córka zniknęła. Ja siedziała naprzeciwko mnie i nagle zniknęła. I nagle ja słyszę spod stołu takie dziwne odgłosy, takie... A ona po prostu umierała ze śmiechu. Bo co się okazało? Że język duński, którym się mówi na Bornholmie, to jest mieszanina duńskiego i norweskiego, która jest tak śmieszna dla Duńczyków kopenhaskich, że jeżeli w kabarecie ludzie się słabo śmieją, to wychodzi ktoś i mówi po bornholmsku. I cały kabaret umiera ze śmiechu. I ja im dałem taki kabaret. No, ale przynajmniej wiem, że duński na Bornholmie to nie jest ten sam, co w Kopenhadze. Ale przyznam, że to doświadczenie było interesujące, również z tego powodu, że Duńczycy umawiają się nie tak jak inni Europejczycy, że spotkamy się o 14.30. Nie, oni się umawiają na 14.32 i nie śpiesząc się są na miejscu o 14.32, bo o 14.29 załatwiali co innego. I że nigdy się nie śpieszą nigdzie Duńczycy i są zawsze bardzo punktualni. A są na tyle uczciwi, że jedna z moich znajomych, która po raz pierwszy była w Kopenhadze i znalazła portfel na ulicy wieczorem, pobiegła z tym portfelem na policję, żeby go oddać komuś, kto się zgłosi, a policja na nią nakrzyczała: proszę zanieść tam, gdzie pani znalazła, bo ten ktoś będzie tego prawdopodobnie tam szukał, gdzie był. I ta pani zawstydzona poszła z powrotem z tym portfelem. No, ale takie przygody mogą się zdarzać Polakom, a jeszcze bardziej trzeba powiedzieć, że może się zdarzyć, że ktoś chce tanio mieszkać w Kopenhadze i będzie mieszkał w innym mieście w centrum Kopenhagi. We Frederiksberg, który kiedyś był osobnym miastem, a potem Kopenhaga go objęła i
on ma inne podatki, inną władzę, inne numery samochodów, wszystko jest inne, bo to jest inne miasto. W samym centrum i jest bardzo tanie. Przy okazji właśnie taka wskazówka. Polaku, szukaj Fredericksburgu.